tvpodkarpacie.pl. Kolejne 104 osoby zarejestrowały się jako potencjalni dawcy szpiku, akcji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie w ramach konferencji Razem Przeciwko Białaczce. Pan Rafał Jaśliński podarował tą wspaniałą książeczkę i po przeczytaniu jej i udostępnieniu im, moim pracownikom, moim młodym dziewczynom w sumie, bo one są pewnie w wieku porównywalnym z panem Rafałem, no postanowiliśmy, coś trzeba zrobić, zwłaszcza, że mamy tutaj ten oddział hematologii w naszym szpitalu. I to główny motor. Ta książeczka naprawdę jest poruszająca i to stąd pomysł na tę konferencję. Od samego początku rejestracji dawców szpiku w mobilnym punkcie poboru krwi, czyli w krwiobusie, było bardzo tłoczno. Cel tych, którzy zdecydowali się zarejestrować, był wspólny – pomoc osobom potrzebującym. Miałam taką koleżankę, która chorowała na białaczkę i był jej potrzebny ten szpik kostny. Niestety no, nie udało się i zmarła. I może też dlatego mnie tak ciągnie do tego, żeby oddać. Jak tylko mogę pomóc komuś, no to bardzo chętnie z tego korzystam. Ja pracuję w warsztacie terapii zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym. Jest to, powiem szczerze, taka charakterystyka, że przez cały czas, że tak powiem, staram się pomagać. Jak nie w pracy, to tu. Jeżeli komuś tylko, że tak powiem, moja krew może się przydać, to bardzo chętnie. Można komuś wyratować przez to życie, no to trzeba się dzielić tym, co mamy. Z tych dawców, którzy się zarejestrują jako potencjalny dawca, potencjalnie zostaną poproszeni o rzeczywiste danie szpiku, no w nie więcej niż w 1%. Dlatego, że istnieją trudności w dobraniu odpowiedniego garnituru szpiku biorcy i dawcy, bo jeżeli to dobranie nie będzie kompletne, to po prostu szpik może się nie przyjąć albo być odrzucony. Jednym z prelegentów był docent Andrzej Pluta, ordynator oddziału hematologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, który tłumaczył, dlaczego i jak wykonuje się przeszczepy szpiku. Jeśli chodzi o choroby nowotworowe krwi, w ogromnej większości w chwili rozpoznania zajmują cały organizm, zasiedlają cały szpik kostny. Jeżeli nie uda się choroby wyleczyć poprzez chemioterapię, należy szpik zajęty chorobą zniszczyć i zastąpić ten szpik nowym szpikiem. Wbrew panującemu przekonaniu, obecnie pobranie szpiku nie jest bardzo bolesne. Obecnie nie pobiera się szpiku jako tkanki, tylko pobiera się tak zwane komórki macierzyste, czyli tak zwane zaszczepki szpiku, które krążą we krwi obwodowej i które przy pomocy aparatów zwanych separatorami, tutaj właśnie stoi taki separator, można z krwi pobrać. Starostwo w Brzozowie bardzo mocno zaangażowało się w akcję przeciwko białaczce. W Gazecie Powiatowej ukazały się już artykuły dotyczące tego tematu. Między innymi wywiady z docentem Plutą czy Rafałem Jasińskim, autorem książki Czas Nadziei oraz prezesem fundacji o tej samej nazwie. Ale to nie wszystko. 19 w Dniu Patrona ogłoszę cały rok. Poświęcimy dawstwu szpiku, dawstwu organów. W naszej Gazecie Powiatowej przez cały ten rok będą artykuły poświęcone tej tematyce. Miejsce konferencji, czyli Brzozów, zasadne było także w kontekście powstania w szpitalu onkologicznym ośrodka transplantacji szpiku. Leczenie w nim mogłoby ruszyć za około 1,5 roku. W przypadku podobnych ośrodków bardzo ważną rolę odgrywa sprzęt. Jednak jak się okazuje, nie to jest główną przeszkodą w powstawaniu takich miejsc. Musi być co najmniej dwóch lekarzy z potwierdzoną, zdaną specjalizacją z transplantologii klinicznej, co stanowi według mnie najważniejszą przeszkodę. Za rok jedna z naszych lekarek, która najwcześniej podjęła specjalizację z transplantologii, będzie zdawać egzamin. A za 1,5 roku drugi kolega, który również jest zaawansowany, ten egzamin zakończy. I wtedy ośrodek może zacząć funkcjonować. Konferencja Razem Przeciwko Białaczce została zorganizowana przez Powiat Brzozowski współpracujący ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zwieńczeniem spotkania było posadzenie na terenie szpitala w Brzozowie dębu Tobiasz, drzewa nadziei dla tych, którzy walczą z chorobą, ku pamięci Tobiaszka Jasińskiego. tvpodkarpacie.pl